Elektromobilność wspiera EFSTON, najlepsze urządzenia do ładowania. Kod rabatowy znajdziesz w opisie. Cześć, witam, cześć, witam. Dzisiaj garść ciekawostek na temat kii Eniro. Tuż obok głośności radia mamy taki malutki guziczek da się go wcisnąć na przykład zapałką i tym zresetować system, bardzo pomocny gdy na przykład zawiesi nam się UWO i nie chce zdalnie nam auto się tam na przykład otworzyć czy zagrzać i kolejne bardzo fajne według mnie możliwości ustawień kijeniero wciskamy setup, dajemy sobie obraz i tutaj mamy jasność automatycznie natomiast automatycznie i jest tutaj Możliwość ustawienia, i ja generalnie uwielbiam jeździć w takiej opcji, czyli noc na minus 5, dzień na 0, i wtedy w nocy ten ekran nas nie razi. Dla mnie rewelacja. I kolejna bardzo fajna funkcja Kii Eniro. Może innych kij też dajcie znać w komentarzach? Oczywiście dajcie też znać w komentarzach, jak jeszcze jakieś fajne rzeczy macie, to, to nagramy drugi odcinek. Zazwyczaj jest tak, że tutaj na tym ekranie mam Android Auto, a na tym mam na przykład procenty lub wysokość. No generalnie wykorzystuję cały ten ekran. I teraz tak, jak chcę sobie tutaj coś poporegulować od nadmuchem, to powiem szczerze, że jak się jedzie w okularach i w dzień, no to jest to dość niewygodne, bo tutaj jest ładna co prawda grafika, ale bardzo słabo widoczna, gdzie mamy nadmuch, czy na nogi. No generalnie miałem z tym przez długi czas dość kłopot, ale co odkryłem? Wystarczy, tutaj jest taki przycisk na dole, Climate, wciskamy go raz i teraz... Tutaj w tym miejscu mamy wyraźne ikonki, gdzie nam wieje nawiew. Rewelacja. Wciskamy go drugi raz i wracamy momentalnie do Android Auto. Rewelacja. I kolejna bardzo fajna rzecz w key Eniro. Możemy sobie do schowka tutaj jest takie przejście, podłączyć kabel, i dzięki temu może schowek być zamknięty, a w schowku może się na przykład coś ładować. I kolejna ciekawostka to dzięki Piotrkowi. Tutaj jest taka dziura, gdzie dostaje się brud do tego samochodu. Tutaj pewnie w wersji spalinowej jest coś innego. Można to sobie czymś zakleić i będzie dużo czyściej. Niestety nie zrobiłem tego od razu po zakupie i u mnie tu nie jest za bardzo czysto. To taka ciekawostka tutaj. Natomiast kolejna ciekawostka: tutaj mamy awaryjne zwalnianie kabla do ładowania. Gdyby coś się stało i nie dałoby się kabla wyciągnąć z samochodu, to awaryjnie można pociągając za to zwolnić ten kabel. A jak już tu jesteśmy, to płynnie przejdę do franka. Są opcjonalne na internecie, natomiast nie testowałem, nie będę polecał. Ściąga się tą pokrywę i w miejsce tego montuje się przedni bagażnik, bo miejsca jest tutaj bardzo dużo. Przy czym uwaga, tutaj mamy pod spodem, może pokażę, ładowarkę pokładową i nie można jej oczywiście y, przegrzać. Ona jest tutaj pasywnie chłodzona, więc jeśli ktoś tu zamontuje jakiś frank, czyli przedni bagażnik, to. Musi być to zrobione z głową. A tutaj co widzimy? Pałąk w e-soulu xl -u były, były siłowniki, i do Eniro opcjonalnie można też dokupić sobie siłowniki. Widziałem taki gdzieś chyba na AliExpressie, więc jeśli to komuś przeszkadza, to nie ma problemu, da się to poprawić. I kolejna ciekawostka. Tu mamy kamerę cofania i da się kupić opcjonalne wycieraczki. Montowane zamiast tego elementu będą nam wycierały kamerkę z tyłu a co zrobić gdy z tyłu bagażnik jest dla nas za mały no trzeba po prostu rozmontować podwójną podłogę wyciągnąć wszystkie wytłoczki i bagażnik robi się zdecydowanie większy tak bym nawet powiedział, że idzieś o jedną czwartą i tutaj co mamy tego w każdym aucie już nie będzie tutaj można wyłączyć hałas taka ciekawostka, natomiast ważniejsze rzeczy są tutaj gdy tutaj świeci nam się auto to po zakończonym ładowaniu na przykład we własnym garażu Kabel odładowania będzie automatycznie odryglowany, Także nie trzeba będzie otwierać zamku, żeby kabel wyciągnąć. A jeśli mamy ustawione timery i chcemy od razu zacząć ładowanie, no to wystarczy tutaj po kabla przycisnąć ten zegareczek na OFF. Teraz jaka ciekawostka, gdzieś słyszałem, że nie da się auta dać na neutral, bo jak się da neutral i otworzy drzwi, to za chwilę przejdzie na drive. No i faktycznie przechodzi. Natomiast teraz można znowu nacisnąć hamulec, przełączyć na neutral ale już z otwartymi drzwiami i wcale nie przejdzie na parking. Także potrzebujesz mieć auto na luzie? Rób to z otwartymi drzwiami. Wtedy to się ta sztuczka uda. Bo w przeciwnym przy wypadku gdy otworzysz drzwi auto przejdzie automatycznie na, na parking. To pewnie większość wie, ale żeby zatrzymać kije Eniro wystarczy przytrzymać lewą łopatkę. A gdy chcemy mieć automatyczną rekuperację czyli opartą na radarze wystarczy przytrzymać prawą łopatkę pojawi się napis tutaj auto i to pewnie też wszyscy wiedzą gdy naciśniemy przycisk EV tutaj mamy taki ekran i gdy naciśniemy sobie na procenty baterii i potem jeszcze raz na baterijkę to widzimy wszystkie układy ile nam biorą prądu fajna funkcja według mnie i teraz taka przypadłość może wam się to przytrafić jakaś aplikacja się zawiesi no i nie będziecie mogli zakończyć ładowania. Oczywiście awaryjnie można grzybkiem na stacji ładowania, natomiast to nie jest zbyt fajna metoda. Dużo fajniejszą jest nastawienie limitu ładowania. Limit ładowania wciskamy sobie i tutaj ładujemy się na ładowarce DC. Przykładowo mamy 70% już, czy 75%, chcemy zakończyć ładowanie. Wystarczy przestawić na 50%, w każdej, żeby mniej niż aktualnie mamy, dajemy OK i tym sposobem przerwiemy sobie ładowanie z poziomu auta. I kolejna ciekawostka. Potrzebujemy otworzyć port ładowania? No to najprościej kluczykiem, ale gdy mamy włączony zapłon, no to otwieranie z kluczyka nie działa i port się nie otworzy. Natomiast zawsze można posiłkować się przyciskiem fizycznym na drzwiach i on zawsze działa, niezależnie czy zapłon jest włączony czy wyłączony. I tym sposobem otworzymy sobie port do ładowania. A co zrobić, gdy chcemy bardzo szybko nagrzać samochód zimą? Więc tak, wciskamy sobie Hit, bo oczywiście chcemy nagrzać. Temperaturę dajemy oczywiście na maksa. I co najważniejsze, ustawiamy na szybę. On, gdy dowie się, że chcemy rozmrozić szybę, wtedy uruchamia pełną moc grzałek. Można to zobaczyć na tym ekranie, który wcześniej pokazywałem. To jest metoda na najszybsze podgrzanie samochodu. I taka ciekawostka na oryginalnym VSE. Mamy tutaj taki z tyłu przycisk. I co robi ten przycisk? Ten przycisk przełącza nam. Amperaż, już tutaj pokażę, muszę sobie tylko wypatrzeć i jak go przytrzymamy dłużej to mamy 12A, amperów, 8A amperów i 10A, ale on potrafi jeszcze coś więcej. Ładujemy sobie auto, no i co, jak ładujemy to nie da się wyciągnąć kabla. Co zrobić, żeby wyciągnąć kabel? No wystarczy na kluczyku otworzyć drzwi, wtedy mamy 10 sekund na wyciągnięcie kabla, ale powiedzmy, że nie mamy kluczyka pod ręką, a ładujemy się oryginalnym EVSE. Teraz tak... Pokazowo tutaj brzydko to położyłem. Przytrzymujemy ten przycisk. I tym sposobem rozłączyliśmy ładowanie. Kabel da się wyjąć. Także kolejny sposób na zakończenie ładowania w przypadku oryginalnego FOSE KI. I kolejna rzecz, która uważam jest genialna w KI. Mamy nowy telefon z Android Auto. Wystarczy, że wpinamy kabel. I nie trzeba żadnego Bluetooth aparować, wszystko się sparuje automatycznie. I potem, nawet jak nie będzie wpięty kabel, to będziemy mieli zestaw głośno mówiący sparowany. I taka ciekawostka dla aut elektrycznych. Wchodzimy sobie tutaj w tym menu ostatnim, czyli tutaj na ustawienia, udogodnienia, i tutaj mamy tryb postojowy. Co się teraz stanie? Włączy się hamulec, i auto nam nie pojedzie i się nie wyłączy. Będzie mieli klimatyzację. Ogrzewanie, wszystko będzie działać. Światła się pogaszą i możemy sobie spać w autku. Jak ustawić timery ładowania? Tutaj ta druga ikonka, i tutaj następny obraz: zaplanowane ładowanie. I tutaj mamy preferowane godziny, więc on zacznie ładować w preferowanych godzinach, ale skończy dopiero jak będzie pełny, albo wyłącznie poza godzinami szczytu. I wtedy tutaj u mnie o 6 rano, czy się naładuje, czy nie. Skończy się ładowanie. Oczywiście z siły zawsze się naładuje, natomiast jakbym się podpiął do zwykłego gniazda, jak zazwyczaj to robię, to się nie zdąży naładować i tym sposobem nie muszę ustawiać limitów ładowania, bo wiem, że mi się dopełna. Nie naładuje, bo o 6 godzinie przerwie ładowanie. A limity ładowania tutaj poniżej AC i DC.